Maryjo, Jasnogórska Pani, Królowo Polskiego Narodu, w Apokalipsie świętego Jana odnajdujemy słowa. Wielki znak ukazał się na niebie, niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Oto wielki smok stanął przed mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro porodzić, pożreć jej dziecię. Spełnia się to, co w 1972 roku powiedział święty Paweł VI. Mamy do czynienia z siłą, nazwijmy ją po imieniu, z diabłem. Wygląda to tak, jakby z jakiejś tajemniczej szczeliny swąd szatana wdarł się do świątyni Boga, wdarł się do ludzkich serc.
I oto z 18 na 19 lipca 1830 roku nowicjuszka Katarzyna Labouret usłyszała od Ciebie, Maryjo: przyjdzie czas, że będzie się sądzić, że wszystko jest stracone, ale ja będę z Wami. Miejcie ufność, poznacie moje nawiedzenie i opiekę ze strony Boga. Znakiem realizacji tych słów jest cudowny medalik, którego wzór 27 listopada 1830 roku ujrzała wspomniana już Katarzyna Labouret. Zapewniła się wówczas: wszyscy, którzy nosić go będą, otrzymają wiele łask. Tych, którzy Tobie zaufają, otoczysz szczególną opieką. Dzisiaj z ufnością stajemy u Twoich stóp, nasza Matko i Królowo. Jesteś błogosławiona między niewiastami, szczęśliwa, Ty, któraś uwierzyła. Wszechmogący uczynił cud dla Ciebie, cud Twego boskiego macierzyństwa, cud niepokalanego poczęcia, cud Twojego fiat. Maryjo, nasza Matko, tak osobiście jesteś związana z dziełem naszego odkupienia. Teraz nie przestajesz się wstawiać za nami, bronisz Kościoła, będąc Jego Matką, strzeżesz każde ze swych dzieci, wyciągasz w naszą stronę swoje otwarte dłonie. Co znaczy ten gest? Przypomnij sobie, czym były dla Ciebie w dzieciństwie matczyne dłonie. Jak pragnęliśmy ich ciepła. Jesteś smutny, zatroskany, jest ci źle. Wcale nie musi tak być. Matka Boża, nasza Matka pragnie otoczyć każdego z nas swoją najczulszą opieką, ale poproś ją o to słowami z medalika: o Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. To wołanie jest takie bliskie Twemu sercu, niepokalana. Zapewniłaś o tym siostrę Katarzynę, że ta modlitwa będzie wysłuchana. Jaka powinna być dzisiaj odpowiedź Twojego serca? Popatrz. Na przestrzeni wieków Duch Święty nieprzerwalnie odnawia młodość Kościoła, budząc w wielu szlachetnych i otwartych sercach nową energię świętości i uczestnictwa w Bożym planie zbawienia człowieka. Stowarzyszenie apostolatu cudownego medalika to konkretna możliwość żywego, świadomego i odpowiedzialnego włączenia się w misję Kościoła. Podejmowany trud to wyraz wierności Twoich czcicieli wobec orędzia miłości i miłosierdzia objawionego świętej siostrze Katarzynie w kaplicy domu macierzystego sióstr miłosierdzia w Paryżu. Naśladując Ciebie i niosąc wszystkim potrzebującym cudowny medalik jako tarczę obronną, która chroni od zła i broni świat przed szatanem, członkowie apostolatu maryjnego pragną realizować pierwsze i najważniejsze przykazanie miłości Boga i miłości bliźniego w Bogu. Maryjo bez grzechu poczęta, wierzymy mocno w Twoje orędownictwo przed Bogiem we wszystkich naszych potrzebach duchowych i doczesnych. Wejrzyj z czułością na wszystkich, którzy żyją dla Ciebie i uproś radość z czynienia dobra i świadczenia o Tobie wobec tych, których spotykamy na swoich codziennych drogach. Prosimy Cię dzisiaj, prowadź nas do Chrystusa. Ucz nas żyć w postawie radosnej służby Bogu
i bliźniemu. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Bóg zapłać księdzu Jerzemu Basajowi, ogólnopolskiemu moderatorowi cudownego medalika, jak również ogólnopolskiego moderatora apostolatu maryjnego za dzisiejsze rozważania apelowe. Jak słyszeliśmy, wśród nas obecni są pielgrzymi apostolatu maryjnego, którzy dzisiaj podejmą trud nocnego czuwania. Wśród nich są także pielgrzymi z Lubomii, z miejscowości Komańcza i Zagórz. Przybyła pielgrzymka rowerowa ze Strzelec Krajeńskich. Obecni są pielgrzymi z Gorzowa Wielkopolskiego, Sulęcina i Skwierzyny z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Oaza rekolekcyjna dla rodzin pierwszego stopnia z diecezji gnieźnieńskiej. Pielgrzymi z Kozłowej Góry, z miasteczka śląskiego. To pierwsza pielgrzymka parafialna z Drezdenka, również z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Pielgrzymi z parafii świętej Jadwigi Śląskiej, z Poznania, z Targowiska, z diecezji przemyskiej. Przybyła pielgrzymka z Bieszczad, z Woli Michowa. Polecamy, Maryjo, Tobie wszystkie nasze intencje, które nosimy w naszych sercach. Intencje wszystkich pielgrzymów obecnych w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tych wszystkich, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu. Prosimy za cały Kościół Święty, Ojca Świętego Franciszka. Polecamy całą młodzież udającą się na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony. Polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Modlimy się za naszego metropolitę częstochowskiego. Prosimy za nasz pauliński zakon. Prosimy za ojców i braci Paulinów, zwłaszcza posługujących tu na Jasnej Górze na czele z ojcem przeorem. Polecamy wszystkich jasnogórskich spowiedników, tych, którzy każdego dnia godzinami jednają nas z Panem Bogiem. Prosimy za naszą ojczyznę, za wszystkich naszych rodaków rozsianych po całym świecie. Pamiętamy o wszystkich osobach chorych i cierpiących. Polecamy wszystkich pielgrzymów, którzy zmierzają na Jasną Górę. Dziś z Gniezna wyruszyła pierwsza pielgrzymka. Prosimy za wszystkimi, którzy chcą tu przybyć na Jasną Górę. Prosimy dla nich o bezpieczną, bo bezpieczne pielgrzymowanie. Prosimy tak, żeby ten czas pielgrzymki był czasem owocnym. Prosimy we wszystkich intencjach, które nosimy w naszych sercach. Prosimy za Franciszka w 18. rocznicę urodzin. Prosimy o zdrowie dla Ewy, dla Jacka w 50. rocznicę urodzin, Krystyny w 80. rocznicę urodzin. Prosimy o zdrowie dla Milki Skwarskiej, przewodniczącej apostolatu maryjnego w Rybiu, w intencji pielgrzymów apostolatu maryjnego z archidiecezji warszawskiej i warszawsko-praskiej. Prosimy w intencji grupy z parafii pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej w Milanówku oraz parafii świętego Maksymiliana Marii Kolbe w Szklarskiej Porębie. Prosimy o łaskę zdrowia dla Klary oraz dla Włodzimierza Włodkowskiego z okazji 78. rocznicy urodzin. Polecamy diecezję włocławską, dziś parafię Żgów, w której przebywasz, Matko, w wizerunku swego nawiedzenia. Polecamy wszystkich naszych bliskich zmarłych, wśród nich świętej pamięci Reginę Faszczewską, Stefana i Franciszkę Nowickich. Odmawiamy tajemnicę bolesną różańca świętego, ukoronowanie cierniem Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Matko Boża, módl się za nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tobie, Maryjo, powierzamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej za pośrednictwem naszego Radia Jasna Góra. Prosimy za wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium, klasztoru, tych, którzy wspierają nas swoimi modlitwami, swoimi ofiarami. Pamiętamy o tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę. Oddajemy to wszystko, co mamy w naszych sercach, czego nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć słowami. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Przyjaciele Jasnej Góry ojca Samuela Pachowskiego prosimy o udzielenie nam błogosławieństwa. Pan z Wami. I z duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.